Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, dziś widzimy się w grze Elden Ring. Po raz już 60 któryś, nie pamiętam dokładnie który, ale tak, 60 któryś. Znów idziemy do Leyndell odzyskać to, co moje, utracone. I z tego co widzę, mam duży dźwig. No niestety, nic z tym nie zrobię. A z tego nie, w złą stronę idę. Bo już tak, zacząłem się trochę mieszać, gubić, ale tak. Jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, nic nie robiłem, powiem szczerze, względem tego, co było w ostatnim odcinku i... No, mogę powiedzieć, wiem, że może dziwnie brzmieć ten wstępnie tak po mojemu czy coś, ale... No dopiero co skończyły mi się takie znowu męczące okresy u mnie tam w życiu i... Po prostu mam taką wielką wolę grania w Elden Ringa, że nie chcę mi się do wstępów gadać dużo czy coś, po prostu chcę szarżować przed siebie. Unicestwiać tych wrogów, nie przejmować się niczym. Ale tak, ogólnie... Jak to mam w zwyczaju, nie planowałem nic na ten odcinek, bo nawet jakbym zaplanował, to prawdopodobnie potem bym zrobił tak coś całkowicie innego, dziwnego i... Właśnie potem się mogli denerwować na mnie, wkurzać i w ogóle marudzić, że czemu ja coś planuję, jak potem i tak robię po swojemu inaczej. Więc tak, oto i tu jesteśmy. Gdzie w sumie jedyną moją taką większą... ideą na ten odcinek jest... Pójść tam, gdzie ostatnio padłem, podkreślam, nie wiem, gdzie to jest za bardzo. I odzyskać utracone runy. Nie pamiętam, ile ich było. Podejrzewam, że nie jakoś, wiecie, szczególnie dużo, ale nadal warto byłoby to odzyskać. I tak, od razu mówię, nie będę używał runy Godricka, na razie. Wolę po prostu ją przeoszczędzać, bo mam już tylko 3 runiczne odłamki, więc... Jeśli nie będę oszczędny, to niestety będzie mniej więcej oznaczało mniej więcej tyle, co i to, że... No nie będę mógł korzystać z mocy tych run, kiedy będą naprawdę potrzebne, więc tak. Ale od dobrej strony znalazłem teraz przedmiot, którego wcześniej nie zauważyłem, więc tak, jej. I no. Powiem wam szczerze, właśnie pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem Eldena nie ruszałem prawie w ogóle, przynajmniej sobie nawet w ogóle, więc... Nic nowego nie mam. Jedyny pamiętam to, że zdobyliśmy jakąś ciekawą włócznię, która wymaga 40 zręczności i... I moc specjalna, nie ukrywam, no sugeruję, jakoby miała być tym, co już mamy. Tylko, że póki co w formie zaklęcia, ale lepszą, więc... Jakkolwiek 40 zręczności to jest coś olbrzymiego, tak? No szczerze powiedziawszy, nawet byłbym skłonny... Jak to się nazywa? No, brać tam 40 we zręczność, byłby to sprawdzić. I tak, gorzej... Gorzej, tylko właśnie wracając tak na szybko do tego tutaj, bez jakiegoś większego rozproszenia się, że jak to się nazywa. Wymagałoby to takich resetów, na które nie jestem jeszcze gotowy. To jest całkowita zmiana postaci względem tego, co mam teraz, więc tak, to trochę za dużo, nawet jak na mój gust. Hit. I okej, nie, jest fatalnie. Bez nas to chyba nie było. No trudno. Nie jestem w stanie sobie tak poradzić. No, co to miało być? Czy wy to widzieliście? Nie. Straciłem wszystko. No jeszcze runę. A czułem, żeby jej nie aktywować. No cóż. Ale skoro już ją straciłem, to teraz mogę przynajmniej ze spokojem ducha powiedzieć, że nie siedzimy tutaj. Nie się obrażam na to miejsce. Wracamy tu i chcę zobaczyć, co to za jakieś tam to całe dziwne coś, co ta fija ma teraz nam za oferowanie. Bo pamiętacie, tutaj właśnie była jakaś dziwna opcja, więc tak, idziemy. I żeby było jasne... niestety nie mam niczego, co mógłbym ugrać, co by mi zwiększyło skuteczność. Więc może to? Nadal będzie duży. Czyli co, muszę zmienić zbroję? Nie no, a chwila. Pochodnia też nie zmieni niczego. Dobra, znajdziemy coś co mogę ubrać i... Nawet niech będzie to, skoro jest średni, może nie pasuje idealnie, ale... Wiem, czy przy tym rękawicami mógłbym nosić pochodnie? Nope. Więc tak.
Nie, to nadal duży, duży. Duży, duży, średni. Dobra, niech będzie to nawet. Wiem, że nie pasuje, ale. No, ja myślę teraz szczerze tylko. A, wkroczyć w sen na łożu śmierci. O. To zaraz. Teraz co my ją przytulamy, nie ona nas. Ciekawe. No ale wracając. Okej. Spodziewałem się tu może jakiegoś mini lochu, jakiś znajdziek czegoś. A nie! Hołyła! Co jest? Przepraszam bardzo, co się stało? Ale wracając, ale nie jakiegoś od razu. Po prostu mówiąc. Aha, czyli co jakiś czas będziemy tutaj przy nim po prostu błyskawic jakaś trafiać. Przepraszam bardzo, co ma być? Ale tak wracając. Oczekiwam wszystkiego, tylko nie czegoś takiego. Nie spodziewałem się tu po prostu smoka, z którym będę musiał walczyć. Wiecie, nic w tym złego, bo już walczyliśmy ze smokami, więc. O ile nie ma jakichś nieprzyjemnych niespodzianek wielkich, to damy radę. A, chwila, może jeszcze. Warto byłoby sprawdzić, czy mogłem tu konia wezwać. Nie, nie mogłem. Ale okej, ten cały łow. Ten cały sen na łożu śmierci, co jest. Wymaga walki ze smokiem. Która jest ponad moje możliwości chyba. Ale cóż. Ale dobra, skoro mam walczyć ze smokiem. Ja się nie poddam, to będzie dzisiaj nasz cel. To tak. Chyba lepiej byłoby korzystać z kosy. Ewentualnie jakichś zaklęć takich fajnych przeciwko smokowych. Tylko czy ja mam jakieś takie dobre rzeczy? No właśnie. Z tego co się orientuję, to nie za bardzo. Jedna co mam swój mieczyk, który jest ogólnie dobry na coś, co ma dużo HP-ków, tylko pewnie nie dam rady nawet go aktywować tak porządnie. Ten trzaśnie we mnie jakiś pierun czy coś. Więc tak. Dobra, aktywować zdążyłem, tylko oczywiście nie trafiłem niczego, więc. No. Co to ma być? No, i znowu teraz uniknąć nie zdążyłem. Nie, ta walka będzie bardzo trudna. Nawet nie wiem, czy sobie z nią poradzę. Odskakuję od każdego ciosu. Zadając mi obrażenia, nie, to będzie ciężkie. Nie znam w ogóle jego rytmu, ani nic. Jeszcze to będzie pluna wprost. Tak, to chyba będzie zaraz moja śmierć znowu. Ale podoba mi się to wyzwanie. Skoro pokonałem innych takich, delikatnie nazywając to, mocno wkurzających smoczych bossów, czuję, że jego też pokonam. Czegokolwiek to ode mnie nie wymagało. Wiecie, pokonałem starożytnego smoka, czyli konkurs w nie daj się trafić, mówiąc tak dokładniej. To tutaj nie może być gorzej niż tam. Tu jestem w stanie przeżyć kilka ciosów. Lepszych bądź gorszych, ale jestem w stanie. Przy okazji powinienem pomyśleć o żywotności bestii. Jeszcze mam okazję. Okej. Kolejny cios trafiony. No, co to ma być? Może potrzebuję jakiejś szybszej broni. Zacznij sobie, żeby nie było no, kosa. Właśnie chciałem powiedzieć, że kosa może być lepsza. Chociaż sam mieczyk też dobrze się sprawuje. Ale tak. Możecie patrzeć na moje lamienie jeszcze milion lat. Ja teraz. Właśnie w sumie. Pójdę tylko z kosą, to może nie będę musiał brać tych wszystkich rzeczy na udźwig. No nie muszę. Dobra, dobra. To już jest fajne. Bo mogę wziąć coś takiego. Widzę, że on tam bił błyskawicowo na pewno, więc tak. Spróbujemy tym razem w ten sposób zawalczyć to przy użyciu mojej ukochanej kosy. I. Nie wiem, jeszcze będę musiał to podejść robić, ale ja się nie poddam. Nie, to mówię wam szczerze, ja się nie poddam, ja muszę to zwyciężyć, pokonać, przebić
No, jak zwał, tak zwał. Po prostu ja chcę tutaj zobaczyć, jaka będzie nagroda za pokonanie tego czegoś. Oczywiście poza satysfakcją. Satysfakcja to gwarantowana jest za coś takiego. Okej. Jakiś nowy trik robi. Na szczęście, albo nieszczęście, dotyczył tylko... Okej, tego jeszcze nie umiem unikać, ale dotyczył tylko i wyłącznie przewracania mnie. Telka. I będzie pluł pod siebie? Nie, będzie robił szarżę. Okej. Okej, ciężko jest bez namierzania czasami sobie tutaj poradzić, ale nie jest tak strasznie źle, jakbym się spodziewał. Ciekawe w ogóle, czy krwawienie na niego może wejść. Chociaż podejrzewam, że mogło... Możliwe, że nie. Jako, że to jest drakolicz jakiś. Więc to jest... Teoretycznie istota nie umarła. Nie wiem, na ile nie umarła. Czy ona posiada jeszcze krew, czy... Nie. Okej. Ogień. Ogień. Okej. Jeśli będę ściągnął poruszał, te błyskawice mnie mogą nie trafiać. Okej, czyli tutaj trzeba być w ciągłym ruchu. Okej. Za dużo tego okej mówię, ale no, wiadomo o co chodzi. Zaraz będzie błyskawica. Mam nadzieję, że mnie nie trafi. I teraz zobaczmy, czy trafimy może? Nie, nie trafiłem. Jeszcze dałem się złapać w ataka. To teraz nie tu. No, halo, postać. Czemu celujesz... Nie celujesz w takie miejsca! Dobra, już po mnie. Nawet nie wiem, co on robi, ani gdzie on jest, więc... Jestem idiotą. Jestem idiotą! Zapomniałem o moim najsilniejszym... Asie w rękawie. Jak ja o tym mogłem zapomnieć? Okej, wiecie co, to teraz już aż tak tego starcia nie boję. Nadal mogę tu łatwo paść, ale... Ale tak, aż tak się nie boję. Dobra, może powinienem się bać, jeśli będę tak nie trafiał wiecznie. Ale dobra, dobra. Okej, czyli teraz znowu macha skrzydłami, żeby mnie przewrócić. Nie tam. Co on robi? A, to chyba to będzie ten rzut błyskawicy. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Teraz jest źle. To znowu chyba będę musiał wziąć sobie więcej butelek życia, a mniej many. Tak, zdecydowanie. Okej. Jak widać, kosum też dobrze się walczy tutaj, nawet może trochę właśnie zgodziłbym się, że lepiej. Mimo to tym razem chcę zrobić próbę znowu z moim pięknym mieczem. Wtedy daje to duży ciężar. Ale tak, może znajdę coś, co ma lepszą broń na błyskawice, jest lżejsze. Niestety nie. I... Tylko to mogę wziąć? Żeby nie mieć dużego ciężaru? No trudno. A właśnie jeszcze pochodnia, to może... Nie, wątpię, że to coś zmieniło. Ale okej. Siadamy. I chociaż, jak wiadomo, magia jest dla mnie istotnym elementem postaci, jestem skłonny pójść może w ten sposób. Nie, dobra. 11-2. 11-2. Z mieczykiem. I świętą wolą walki. Nie, to miejsce, nie to miejsce. Więc tak, spotkam się za chwilę, jak już będę przy smoku. No dobra. Metoda jest prosta. Wzywamy wsparcie od razu. Biegniemy w miarę blisko dziada. Zarzucamy ogniu, daj mi siłę. I
I teraz mając moc tego czegoś, to lecimy i spróbujemy go pokonać. A on jak na złość po prostu wskoczy w powietrze i zacznie pluć lawą. No, bez żartów. Wy to widzicie. Widzimy się za chwilę znowu. Witam ponownie. Już jak widzicie, podczas walki. I muszę przyznać, mieczyk się sprawuje lepiej, jeśli chodzi o ilość zadawanych obrażeń od kosy. Ale sam kosą obrażenie zdawało mi się łatwiej. Muszę przyznać też. Ale teraz tak i czarny płomieniu, proszę. Nie, musiał uniknąć. Aj, no niestety. Dobra, ogniu daj mi siłę. Ponownie. I tak, zdecydowanie mieczykiem bijemy. O niebio! Większe obrażenia. Jeśli tylko trafiamy. Mieczykiem, jak widzicie, 500 coś, kosą było 300. Okej, teraz będzie pluł ogniem. Trzeba uniknąć. Nawet się udało. Będzie uderzał błyskawicami. Dwa razy nawet. Na całe szczęście byłem na to gotowy. Trzeba po prostu dziada obserwować. Okej. Tak. I wniosek jest swoją drogą następujący, jeśli chodzi o tego smoka. Jest zdecydowanie bardziej odporny na świętość niż na ogień. Okej, ogień daj mi siłę. Dobrze. Okej, robi tego trika znowu, który mnie ostatnio dobił. No cóż. Fajnie by było, gdybym może, nie wiem, trafił go chociaż jednym atakiem. Okej, będą teraz błyskawice. Ale nadal nie jest to nic takiego wyjątkowo groźnego. Nie! Nie! No nie! Już było takie blisko! Widzimy się, jak będzie znowu blisko pokonania tego dziada. Dobra. Mam nadzieję, że to nie ucięło za dużo. Bo teraz nawet nie patrzę na to, jak ja używam automatycznego cięcia OBS-owskiego. Czy precyzyjnie, czy mówię za wcześnie, zanim się cięcie wyłączy, czy coś. Bo jeszcze za dużo emocji. Za dużo emocji, naprawdę. Ale czuję, że mogę tutaj zwyciężyć, jeśli będę ostrożny. Jeśli użyję ognia, daj mi siłę. Bo jego bonusy do obrażeń, jakiekolwiek by nie były, dokładniej mówiąc, są na tyle wielkie, że potrafią naprawdę odmienić bliską wygraną w całkowitą, kompletną. Nie. To się robi niebezpieczne. Okej, jestem na odległości, na której ten smok raczej mnie nie trafi. No i teraz nie zostało nic innego, jak dostać się pod niego i trafić tym mieczykiem. Ze dwa, trzy razy, nie. Teraz już starczy tego. Zdecydowanie starczy. Za dużo emocji, stresu. Mamy to. Ej, nawet nie wiecie, ile podejść musiałem wycinać. Ale udało się. Wizerunek Drakolicza zdobyty, super. 90 tysięcy, oj tak. Będzie z tego jeden poziom. Wiem, że takie trochę to się wydaje nijakie, bo jeden poziom i tyle, ale ej, to jest spory sukces. I co tutaj się dzieje? Weź runy naprawczy? Runy naprawy księcia śmierci. Jeszcze sobie zobaczę. Co to jest? Może naprawić rozbity eldeński krąg. Okej, czyli to jest coś chyba ważnego. Run stworzony przez Fije, towarzyszkę na łożu śmierci, posłuży do odnowienia strzaskanego eldeńskiego kręgu. Skorzysta z niego eldeński władca. Złożony z dwóch półkoli świętych znamion wprowadzi do początku już zasadę życia w śmierci.
Złoty porządek powstał dzięki powstrzymaniu przeznaczonej śmierci. Dlatego nowy porządek będzie opierał się na cyklu ponownych narodzin. Okej, dobra. Idziemy na razie... Okej. Okay. A, coś tam się stało, ale mniejsza. Na razie cykl level up. I co ja tam miałem zrobić? Powiedzmy, że wytali do 45, potem pomyślimy co dalej. Niestety więcej nie mogę. Prince of Death, take a good long look. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice writ in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, oh prince. Look at this rotten whore. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. I szata fi. This is revenge, you witch. And you, you ghoul. This is the wrath of D. Ah, hello. The rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darien in the eye. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darien, now I have no regrets. Honeyed rays. Okej, a... Jak zwykle, kiedy jakiś NPC się pojawia, trzeba usiąść, zobaczyć, co się stanie właśnie, jeśli się odejdzie. I co mogę powiedzieć, wow. Udało się to porządnie. I z tego co widzę, mamy z powrotem naszą zbrojkę starą. Oraz niezrozłączny miecz. Na razie wrócę może do oryginalnych łusek. Oraz do tego, zaraz zobaczymy co to, to są za rzeczy. Oraz czy zbroja ta nierozłączna może jest lepsza? Nie, jest zdecydowanie... No dobra, może nie aż tak zdecydowanie, jest trochę gorsza. A to ciekawe. Dopiero teraz to zauważam, patrzcie, teraz trzymam normalnie. A to jako, że jest to taka głowa, to muszę trzymać się tak inaczej. Fajne, fajne, taki fajny szczególik. Wiecie co, tak, wrócimy do tej zbroi. Nawet nie chodzi o sam sobie efekt, że jest lżejsza, co? Lee wydawał się takim dobrym gościem wcześniej. Moim zdaniem jego dziedzictwo zasługuje na to, żeby... W sumie inaczej. Jego zbroja zasługuje na to, żeby iść dalej z tym dziedzictwem jego, dalej, żeby była w użytku i w ogóle tylko. Nie mogę znaleźć butów. Zobaczmy szybko tutaj, to jest jeden rząd powyżej. I to. Nie jest to może idealne, ale tak, będę z tym chodził i... Nadal średni ciężar. Ciekawe, czy też będzie średnie, jeśli bym dołożył kosę do tego mieczyka. Jeśli nie, to po prostu będę decydował na początku, wiecie, łodcinka, z jakiej broni korzystam i będę z tego stąd chodził. Ale tak, wow. Była ciężka bitwa. I w ogóle. Nie wiem, co o tym powiedzieć. I... duże. Minimalnie. Pewnie wchodzimy na granicę dużego. A cóż... więc wracamy do takiego ustawienia. I będzie spokój. No ale jeszcze tak, jak przy tym wszystkim jesteśmy, to zobaczmy, co my tu mamy za... za nową rzecz. Nierozłączny miecz. Podoba mi się. Dużo skalowanie z wiarą. Słabe z innymi statystykami. I jak to wynosił, to już będzie znowu duży ciężar. Ale tak, miecz wykuty ze srebra i złota. Święta broń do polowania na tych, którzy żyją w śmierci. Zadaje święte obrażenia. Nierozłączne bliźniacze rodzeństwo znalazło pocieszenie w złotym porządku. Jednej instytucji, która nie napiętnowała bliźniąt jako przeklętych. Okej. Okej, moveset ma... inny chyba troszeczkę niż niektóre miecze. Teraz jestem już pewien, że jest inny.
Mam w sumie jeszcze jakiegoś z Dark Souls 2, jestem tego pewien, ale mniejsza z tym, że zobaczmy, jak to działa. Okej, czyli mogę strzelać pociskami, tymi świętymi, i tym samym ładować sobie mieczyk świętością na jakiś czas. Ajaj. A. Poczekam, aż skończy się wzmocnienie, bo może tutaj to wzmocnienie tak dużo zmienia. Ale sami spójrzcie. 128. A tak, to było ze wzmocnieniem. Czyli to C jest niewielkie w rzeczywistości. A, ale dobra. Powiem wam tyle. Mieczyk wydaje się ładny. Jeśli mam kamyczki od 1 do 6, to może skorzystam. 7-8 raczej nie będę ruszał na razie. Ale na plus 6 może go damy. Tak dla sprawdzenia samego, wiecie, jaka będzie jego siła. Okej. I... arena to było dokładnie to miejsce? Wow. A to ciekawe w sumie, ale dobra. Nie przejmujmy się tym i... do okrągłego stołu w takim wypadku. Tylko po to, żeby właśnie ulepszyć sobie miecz. Chociaż nie, nie do stołu. Szybciej będzie już do tego kowala tutaj. A, to był ten. A... to, gdzie on był? O, tu. Co mnie też... ciekawe, czy ma coś do powiedzenia po tym, co zrobiliśmy tam wszystko z rani i tak dalej. Bo szczerze nie pamiętam. W ogóle może warto byłoby właśnie też odwiedzić te wszystkie miejsca, wiecie, te... właśnie te wieże. Czy coś tam się zmieniło? Lady Rani, along the dark. Now, Lady Rani, I pray that you serve. Okej, dobra, czyli nic. Dobra. Jak mówię, do plus 6 chcę sprawdzić po prostu, jaka będzie jego siła. Bo o tym słyszałem, że to są w sumie prawie że nielimitowane kamyki. Więc no. Więc tym się nie przejmuję i porównanie. Kosa jest na 9, 251. A tutaj mam 183,44. Nie dużo gorzej. 183 i 119. A tak. Przyzwoita broń. Pozwólcie, że dzisiaj się nim trochę pobawię. Jako, że to nowości, że ulepszyłem tam 6. Czy dostanie lepsze ulepszenia? Ja nie wiem. A teraz tak, co w sumie dalej, bo nie będę ukrywał, nie myślałem tak porządnie. A co, jakaś dwójka NPC-ów? A nie, dobra, to jest handlarz NPC, więc w sumie nie ma czym się przejmować. A, czy jeszcze gdzieś jakiś NPC siedzi? A, kupiec, to tym nie ma co się przejmować. Charlie Tops też nie ma co na razie. Kupiec chyba nie ma nigdzie nikogo takiego istotnego. A Jaselen, a dobra, kojarzę. Pamiętam, że tam było to trochę dziwne, że tam właśnie była ta czarodziejka taka przykuta. Ale w sumie poza tym to nic takiego. I cóż, no, nie widzę. Naprawdę nie widzę niczego takiego, o czym można byłoby myśleć na razie tak poważnie, więc... w takim wypadku... może chodźmy tutaj, pozwiedzać ten wulkan jakoś, czy coś. W sumie no, dosłownie nie mam pomysłu, co dalej ze sobą zrobić, więc tak. Idziemy. I dokąd to prowadzi, bo pan tam... coś, o. Takiego dziwnego miejsca w sumie. No dobra. No to tak, w tę stronę dotrzemy nigdzie. Oczywiste. A idąc tędy, zaraz się zobaczy. Cóż. Nie wiem, co za bardzo mówić. Co to ma być? Okej, obrażenia są w miarę skuteczne chyba przeciwko nim. Czy to po 400 coś bije? 700 za takiego. Więcej niż za przeciwników we stolicy. I nie wiem, czy powinien się z tego powodu cieszyć, czy raczej martwić. Nie, dobra, nie biłem jakoś szczególnie mocno. Może to po prostu był jakiś, wiecie, wróg więcej warty, czy coś. Okej, więcej piesów, więc... gin. Oj, tak, to... ma coś ten mieczek w sobie takiego. Będzie mnie do niego zachęcał, znajdziecie.
Może to jest kwestia tego movesetu? Może czegoś innego? Może tego, że słyszę chrząszcza, chrbąszcza? A nie, tylko nie ona. Gdzie jeszcze? Gdzie to jest odporne? No! Bez przesady! Jak ja mam tego unikać? Oj. Tutaj będę potrzebował zdecydowanie czegoś innego. I w ogóle teraz jak zginęłem, to dopiero zauważyłem, że te coś, to coś jest mocno stworzone na, nie wiem, czy wzór, kształt, czy jak to określić, ale powiedzmy, że ma jakieś takie wężowe elementy mocno zawarte w swoim wyglądzie. A, okej. Żegnaj i teraz uświadomiłem sobie, że znowu zapomniałem butelki do normy przywrócić, więc ja najwyraźniej będziemy musieli pochodzić teraz z butelkami w takim formacie. I tak, chyba po tych dachach będzie można zwiedzać coś więcej. Więc gimpies. A, raz, dwa. Unik. Jab. I tak. Kurczę, ta broń naprawdę ma coś w sobie takiego. Przynajmniej się z tego korzysta. Nie powiem dokładnie co, bo naprawdę ciężko mi to stwierdzić, ale coś. Tak, coś jest dobrym określeniem. Nie. I pewnie śmierć będzie. Nie będzie śmierci, będzie prawie śmierć. Okej. Ten wniosek następujący, nie da się schwytać tym czemuś, bo to będzie niebezpieczne. A teraz zobaczmy, jak błyskawice działają. Niewiele skutecznie od moich normalnych ataków. Więc chyba nie ma sensu bawić się w błyskawice czy coś, lepiej po prostu walczyć, chociaż dobra, w takiej sytuacji jak ta nie, są dużo skuteczniejsze, tylko chyba ciebie dobrze trafić. Okej, dobra, ja tak muszę być ostrożny, bo w sumie teraz nie mam prawie w ogóle many dostępnej, czy tam energii, zresztą wiecie jak zwał, chodzi o niebieski pasek i niebezpiecznie głośno słyszę tu chrząszcza. Ja bym go zobaczyć, ale no... Nie widać. To jest najgorsze, co może być dla mnie. Jak słyszę chrząszcza, nie widzę chrząszcza. Okej. Wybaczcie ten przeskok i... W ogóle... Ale tak, no... Znowu mam ważny temat do poruszenia. Z domownikami. Taki standardzik już. Jak mniejsza z tym... Przypomniał sobie w sumie przez przypadek, że nie sprawdziliśmy opisu tego czegoś. Więc no... Wizerunek Drakolicza... Forty Saxa, wyryty w złotym drzewie. Moc jego imiennika może zostać tak, to było jak zawsze. Po tym jak Godwin Złoty został księciem śmierci, starożytny smok długo i zaciekle walczył ze śmiercią wewnątrz swojego towarzysza. Jednak nie zdołał zwyciężyć. A w nagrodę otrzymał tylko zepsucie. Smutne. No cóż, dobra. Będziemy musieli w takim razie być ostrożni. Na wypadek gdybyśmy właśnie mieli znaleźć chrząszcze. A póki co idziemy z naszym mieczkiem od D i... jakąś kartę max HP-ków? W takiej racji. O. Tak teraz naprawdę widzę, że mam niby zmniejszony max HP, a nie wiem dlaczego. Tak samo nie wiem, skąd się biorą te wszystkie trucizny tak szybko. A, tam po prostu umieścili mnóstwo tych takich jełopów i nagle. Myślę, że to fajny pomysł. Dobra, nie ukrywam, w miarę fajnie. Że w ten sposób właśnie chcą utrudnić trochę życie. Nie jest to aż takie irytujące jak 15 kuszniczek, które szybko ubijałem nawet najwytrzymalszą postać. Bo tak, czy coś, jak to miało miejsce w Mortal Shellu. Więc... no jest to. W miarę okej. Sposób. Tam na dole widzę jakichś kolejnych wrogów. Nie wiem, uważać. Tutaj jakąś znajdźkę i... ich takich trochę uschłych zombiaków. A, i przy okazji przypomniałem sobie już, co to za... miecz miał ten moveset. Był to miecz z Mirny.
znany też w Dark Souls 3 jako miecz zabójcy pustych, czy jakoś tak. I tak tylko słowem po prostu nawiązania. Jest to jeden z moich bardziej ulubionych wielkich mieczy. Może nie ogólnie. No! Czyli to była trucizna atakująca. Ale na pewno jeden z bardziej lubianych, jeśli chodzi o Dark Souls 2. Na pewno, dopóki nie miałem dodatków, to długo z niego korzystałem. W dodatkach przerzuciłem się co prawda na miecz smoczej krwi, czegoś tak. Nie, żebym teraz nie... nadal mam zmniejszone HP-ki. Jest jakiś zbroj? Nie. Dlaczego to jest kwestia, że mam permanentnie mniej HP? Miałem wciąż tego miecza. Nie, to też nie jest z tego. Co ja mam w ekwipunku takiego, co może mi zmniejszać życie? Dobra, to tłumaczę wszystko. Jakim cudem to miałem jednak, to już... Nie na moją głowę. Więc tak... Idziemy ponownie, walczymy i... Kamień wulkaniczny. Musimy być ostrożni, żeby tutaj nie zginąć. Już mam dosyć ekranów w pokoju You Died. Więc tak, gin. I okej. Okay. Jeśli będziemy ostrożni, to może jeszcze to przeżyjemy. I dobra. Rzut piękny. Unicestwiony z odległości. Tutaj też piękny rzut. I teraz many nie mamy. Ale i tak wypijemy butelkę. Dobra, super. I tak, moje runy są gdzieś tam. Ale na razie to się nie przejmuje runami. Dobra, szybki rzut nie starczy, czy trzeba trochę ładować. Jeśli chcemy się pozbywać tych dziadostw. Warto to wiedzieć. I teraz moje runy, gdzie one były? A, tutaj. Super. No, ale wracając, jeśli chodzi o ten moveset, to wydaje mi się, że może mi się podobać i tak dobrze kojarzyć, bo właśnie już korzystam z mieczy, które miały taki bądź bardzo podobny moveset i... No, dosz! Dobra, przeżyłem jeszcze. Ale i tak hamuwa mi tak zrzucać. Więc tak, na farcie. Prawdopodobnie to, że lubiłem ten moveset kiedyś, no to teraz przerzuca się na to, że tutaj będę teraz z niego korzystał przez jakiś czas przynajmniej. Nadal nie wiem, czy jest lepszy od tego, co miałem do tej pory. W sensie, no wiecie, no tych, jak to się nazywa. No, od kosy, czy od tego... brakuje mi słów teraz. No, tego czarnego ognia. Na pewno, no... Jak mówię... Chyba przez sentyment z jakiegoś innego powodu mi naprawdę podpasował. Ale całą prawdę i o tym, jak będzie dalej, czy będę korzystał, bo to będzie dobre, czy nie będę korzystał, bo stwierdzę, że jest za słaby, czy coś, no to przekonam się za chwilę. Pod koniec tej... przygody z tym odcinkiem, które jeszcze chwilę potrwa na pewno. Ale niedługo trzeba będzie kończyć. Może będę musiał poczekać jeszcze trochę. Ale zdecydowanie ten taki self-buff jest przyjemnym elementem. I tak, wielki tasek zbójcy omenów. Okej, tutaj też coś jest. Jakaś taka brama. I dokąd to prowadzi w sumie? Nawet nie wiem gdzie. Jedyne co wiem, to czy w sumie to co widzę, to, że tutaj widzicie, no, jest ten, jak to się nazywa. A miejsce na to. A, na kamienie, znaczy kamienny mieczyk, więc tak, z przyjemnością to dam. I chyba jesteśmy z powrotem. Tak, teraz jestem prawie pewien, że jesteśmy z powrotem na trasie co najmniej, do miejsca, do którego chciałem się dostać. Okej, okay, okej. Okay. To mi się nie podoba. Więc... Eat. Eat.
i spróbujmy, no, pokonać ją jak najskuteczniej. Co ciekawe, teraz nie naładowana bije więcej niż naładowana. Halo! Właśnie reklamację, nie powinno mnie to trafić. No i teraz śmierć, przez to, że mnie to trafiło, to teraz nie zdążę się wleczyć, ani nic. Jeszcze druga biegnie, nie. Zresztą już jest totalnie niesprawiedliwe. Okej. Okej, spokojnie. I tak, 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 tutaj. Może będzie. Chwila spokoju. Nie, oczywiście, dostanę trucizny na twarz od razu. Bo to jest, to nie tak, że to jest trudno. Trzeba też utrudnić to po prostu dając wrogów, którzy będą wszyscy rzucać słoikami trucizny, zadając jej obrażenia, poza tym rzuca tu więcej. Więc tak, no, idealno. Po prostu idealny element. Żeby nie było tak, delikatnie mi to frustruje, irytuje, denerwuje, ale nadal jest to, moim zdaniem, lepiej zrobione niż to miało miejsce w tym... No właśnie, w Mortal Shellu. Więc spokojnie, nie jest źle. Nadal uważam Elden Ringa za dobrą gierkę i... medalion z bursztynem szkarłatnym plus jeden. Medalik, który zwiększa HP po prostu. A cóż, no powiedziałbym nie dziękuję. Szczerze, na coś takiego. Ale teraz... nie mogę nawet podziękować, czy... myśleć o tym. Mam tutaj większy problem. Ale dobra, prędkość tego myczka jest... wystarczająco, żeby się ich pozbywać, więc hura. I w tym momencie może stać nas znowu na jeden poziom. Jednak zanim skupić na poziomie, to chciałbym zobaczyć, co tutaj dalej będzie. I po co tutaj to dalej będzie. I tak, jak wiecie, jestem ciekawski i nie można otworzyć z tej strony. Okej. Teraz już wiem, że to jest pewnie przebieg w jednym kierunku czy coś, ale nie ma to dla mnie znaczenia, ja po prostu chcę uciec teraz od tych potworów, tych jeżdżących, mechanicznych stworzeń. One są okropne. A i teraz tak, gdzie jest tutaj wejście? Bo jestem pewien, że to właśnie tak jakoś sprytnie wejście będzie. Jak już można wejść na dacha. A, nie mam pochodni, no tak. Mogę tylko lampkę teraz póki co. I co my tam mamy? Dużą ilość tych takich i... nie wiem, czy coś jeszcze, ale dla bezpieczeństwa wyeliminuję ich wszystkich. Zanim będzie za późno i... to dalej w sumie? A. Wróciliśmy już. Szybko, muszę przyznać. I zdecydowanie na plus. A teraz tak tutaj to prowadzi gdzieś konkretniej? A nie, tylko na dach. Z którego można pójść gdzieś dalej. A można, jeśli chce się kąpać w lawie. Która pewnie oznacza śmierć. Natychmiastową. Więc inaczej mówiąc nie. A tutaj na szczęście prowadzi na przyjemniejszy daszek, na którym jest... prawy skrzep albinauryków. Okej. Okay. Nie wiem, po co mi to. W sensie, pewnie do jakiegoś craftu. Ale jak mówiłem, no ja się na tym nie znam. I zapominam o crafceniu za często, żeby to miało większy sens. Ale dobra, pokonajmy ich. Głównie dlatego, że sami mnie atakują. Gdybym to, no, bym ich chciał zignorować. I tak, możemy iść w sumie dalej. Co to jest? Dobra, bez znaczenia. Ważne, że nie było jakieś zabójcze. Dobra, tu widzę kolejnego takiego. Trzeba być gotowy na to, że on może zaatakować na ten moment. I tak, powiem szczerze, przyjemnie się walczyć mieczykiem, ale... kończym się butelki, ja wolę nie ryzykować, więc... kosa. Najbardziej zaufana ze wszystkich broni, będąca już na plus 9. Jednocześnie broń, która... można powiedzieć szczerze, nawet nie byłem przeznaczona w sposób taki, że nie byłem tego świadom przez... początek rozgrywki. Bo tylko przez jej ciekawe zdolności skokowe dotarły do tego, że teraz jest może nie główną bronią, bo ostatnio więcej mieczyka używam, ale jest bronią, która
doprowadziło mnie do momentu, w którym jestem. To już na pewno. No i do wielu innych rzeczy też. Zaufałem jej. Nie zawiodłem się na tym. Jest to potężna broń, którą osobiście polecam każdemu, kto chce inwestować w wiarę. Inne statystyki, chociaż może trochę skuteczniejsze by to było, gdyby miał więcej zręczności, patrząc na skalowania. Jak widzicie, zręczność też ma cenę. Niemniej jednak nie będę tutaj krytykował i no, nawet na prawie rzeczy z tej wieży. Jest to bardzo dobra broń. Ale tak, jak mówiłem, na razie skupmy się na ważniejszych rzeczach. Typu otwieraniem jakieś drzwi, które nie wiadomo dokąd prowadzą i mogą mnie zabić w sumie. Ja jestem prawie pewien, że to może mnie zabić. Gdzieś będę chodził po lawie. Więc dokądkolwiek to miejsce prowadzi tutaj i tak dalej, to raczej sobie odpuśćmy. A teraz tak, z przyjemniejszych rzeczy. Miejsce łaski, rozwój postaci. Tak, co by to teraz dobić w sumie? Może te udźwigi nadal? Nie daje to jakoś szczególnie dużo. Ale tak, na razie jak będzie udźwig, jeśli będę chciał coś zmienić, to zawsze mamy łatwe resety. I pójdźmy na chwilę tu, bo też ich nie odwiedzamy od jakiegoś czasu, może... No, tym razem by mieli coś do powiedzenia. Tak, akurat będzie na zakończenie epizoda, bo zaraz będziemy właśnie kończyć ze względu na czas. Okej, to już jest nic takiego szczególnego. Weźmy teraz to. I zobaczmy, co tutaj będą mieli do powiedzenia, bo wydaje mi się, że w końcu ktoś może coś będzie miał nowego. Patrząc na to, ile rzeczy zrobiłem i... Czerwony list? Właśnie go tu nie było. Okej, Pisemna prośba z wulkanicznego dworu z dadzącej mi poszukiwanego zmatowieńca. List jest jasny czerwony, co oznacza ostateczną prośbę u Juno Hoslow, rycerz krwi. Można go znaleźć na szczytach olbrzymów. Dokładne położenie, coś tam, dobra. Dobra, tutaj nie widzę niczego takiego szczególnie wspaniałego. Ale tak, nie widziałem tego wcześniej, muszę przyznać, to jest naprawdę zaskakujące. Albo byłem ślepy, albo tego listu nie było. Dobra, czy coś jeszcze tutaj ma do powiedzenia? Może ona chociaż? It's you. Forgive me. My mind never ceases to churn of late. Well, I know I can trust you. I saw something slithering in the pitch black of night. It entered the room next to this one and never came out. If I'm not mistaken, it took the form of a serpent, just like me. Does the volcano manor hide some secret that Lady Tanith has kept from me? I realize that I shouldn't impose, but if you discover anything, would you please share? Okay. Oh, so there was a secret after all. Oh my, Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not? By the grace of a king. Lady Tanith, was I not home by the... Okej. Dobra, ale mniejsza z tym, jak widać. Trochę rzeczy tu niby jest do przegadania. Przecież w sumie było, bo już przegadaliśmy. Ale zobaczmy jeszcze, czy łata coś ma. Przecież w sumie patches. Nadal nic. Więc na same takie całkowite zakończenie, ostateczne i w ogóle, idziemy do stołu utraconej łaski, gdzie zobaczymy, jakie wspaniałości można wziąć sobie z Drakolicza tego całego, czy tam Smukolicza, nie wiecie, o co chodzi. Po czym zakończymy już to wszystko. Więc tak, wyposażenie czempionów, czy coś nowego? Na golniki Gwolgu. Ciekawe. O!
Okej, ciekawe. Ale dobra, moc wizerunku, czy jest jakiś niesprawdzony poza tamtym? Nie, chyba wszystkie pozostałe co sprawdzałem. Dokładnie, co tu mamy? Dwa zaklęcia, które wymagają sporo wiary. Błyskawica śmierci albo włócznia błyskawic Fortisaxa. Zobaczymy obie. I na razie żadnej nie będę brał oczywiście, będę musiał przemyśleć. Ale tak. Inkantacja wykorzystująca moc starożytnego smoka Fortisaxa, teraz spaczonego śmiercią. Wywołuje w okolicy burzy zabójczych błyskawic, nakłada wrogów śmiertelną zarazę. Ładowanie przedłuża czas trwania burzy. Ponoć tą złotą błyskawicą władał Godwin, który zaprzyjaźnił się z Fortisaxem. A tutaj? A teraz spaczoną śmiercią, tutaj nie jest spaczoną. Tworzy dwie włócznie czerwonych błyskawic i wbija je w ziemię, jedna po drugiej. Po uderzeniu każda z nich rozpryskuje się na ładunki pokrywające cały obszar. Okej. Szczerze, z dwóch opcji nie wiem, która jest ciekawsza. Więc na razie nic nie będę z tym robił. Ale tak. Po prostu na tym zakończymy to wszystko. I tak, przed następnym odcinkiem postaram się zdecydować, które jest dla mnie ważniejsze miejsce, znaczy, które jest zaklęcie. I zobaczmy, czy możemy coś jeszcze. W kolejnych medalionach? Niezlokalizowani. Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. The undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost rite known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. There are four more. Nicola, his twin. Okay, dobra. Rani is so here if you should learn. I'll trade. We both. Dobra, mniejsza. Okay. Czyli w sumie jest nowy dialog. Nawet nie wiem, kiedy to się zmieniło, ale tak. I cóż, wiem, że mówiłem, że będziemy kończyć, ale... Nie, tutaj obiecałem sobie, że nie będę tego ruszał. Właśnie, górnik mrowego kamienia. Jak to teraz wygląda? No, do czwórki już mamy nieskończone. Reszty jeszcze nie, ale tak, na razie nie ma co się przejmować. I dobra, tym razem już naprawdę muszę kończyć ten odcinek. Nie może trwać ponad godzinę. To już byłoby... ostra przesada, więc ja. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteście tak samo. I need to do better than this. This will never kill God. I can do better than this. It needs to slay a bloody God. Okej. Miałem już kończyć, a oczywiście jakiś nowy dialog się pojawił, który coś będzie nie wiadomo co robił, więc. Just lay out your arms. A, czyli się nic nie dowiem z tego. No trudno. A czy ty masz coś dodatkowego do powiedzenia? Chyba nic. Więc tak, dobra. Mam nadzieję, że kolejny dialog jakieś magiczne się nie pojawią, a póki co no już powtarzam to. To na tyle, więc trzymajcie się i hej.